Można powierzchownie zaśpiewać pieśń o pięknych widokach, a gdzieś może nam umknąć ten wątek erotyczny. No bo określenie tam był mi raj, tam był mi raj, pókiś ty ze mną była, mówi nam, że podmiot liryczny czy narrator był z tą partnerką. Coś się stało, że jest to czas przeszły. A trzecia zwrotka to jest nadzieja. Tam byłby raj, gdybyś ty ze mną była. I to jest klucz właściwie do interpretacji tej pieśni. Pod względem muzycznym ta pieśń ma takie, mówię o warstwie wokalnej, ma takie niebezpieczeństwo, że chce się kadencjonować za każdym razem zamknięcie frazy. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask i tak dalej. Co może spowodować, że utwór się po prostu nam potnie na kawałki i nie będzie tego czegoś, co będzie nam łączyło całość wypowiedzi. Trzeba myśleć całością, całością zwrotki, nie dzielić je na pojedyncze frazy, a tak jest skonstruowana muzyka, że się chce. Oczywiście można czasami i nawet jak się robi to zawieszenie na końcu, to trzeba myśleć, że to nie jest zawieszenie kończące, tylko dążące do kontynuacji w następnej frazie. To jest chyba największy problem muzyczny zawarty w partyturze i w tej partii przeznaczonej dla głosu solowego. Może byśmy pokazali potem sposób, w jakim tnie formę, a potem postaramy się, bo to jest trudna sztuka, pokazać tak, żeby to się nam wszystko połączyło mimo tego kadencjonowania. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask zielone złoci drzewo. A teraz postaramy się połączyć mimo kadencji. Ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, zielone złoci drzewa, gdzie... Specjalnie skończyłem na pierwszym dźwięku następnej frazy, bo to ta przestrzeń między ostatnim dźwiękiem poprzedzającej frazy, a pierwszym dźwiękiem nowej frazy jest najważniejsze. Znaczy, ja myślę, że tutaj pianista ma dużą rolę, żeby właśnie nie dopuścić do tego, żeby to zaczęło stawać, zaczęło się zwalniać, żeby zaczęło tam puchnąć trochę. Więc wyzwaniem jest tak naprawdę połączenie akompaniamentu prostego właśnie z tym wyrazem śpiewanym, gdzie śpiewak musi wziąć oddech, gdzie musi wykończyć frazę, a jednocześnie trzeba popłynąć dalej. Cały taki też urok tego jest, że właśnie szukanie na gorąco, bo czasami oddech jest dłuższy, czasami krótszy. I to wyciągnięcie tego jednego motywu może być dłuższe, większe i mniejsze. Tak. W zależności od sytuacji, od okoliczności. Ja myślę, że ta współpraca to jest wielka sztuka. Sztuka i wielka siła tej pieśni, bo proszę zauważyć, w akompaniamencie mamy ciągle powtarzające się triole stukające tum, 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 tum. Tak naprawdę od pierwszego do ostatniego taktu. Ostatniego taktu cały czas jest ruch trioli ósemkowych. Na tą motorykę musi się nałożyć ruch głosu solowego, żeby uniknąć, przepraszam, że moje wyobraźnia mi podpowiada,
porównanie jazdy pociągiem, żeby nie było cały czas tum, 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 tum. Tym bardziej, że te zwrotki, ponieważ niosą inną treść, też rozprowadza się inaczej. Inaczej się rozprowadza czas, inaczej się rozprowadza dynamikę. Ja korzystam również z szerszej, innej trochę pedalizacji, do różnej zwrotki, do tych treści, jakie przekazujemy. Jeżeli jest bardziej liryczna, wspomnieniowa, w zamyśleniu, w zadumie, trochę inaczej się prowadzi. Ten sam rytm, ten sam mechanizm, powiedziałabym, tego akompaniowania, a inaczej jak jest dramatyczna. Te środki ekspresji tutaj bardzo wzbogacają ten utwór właśnie przy każdej zwrotce, jeżeli jeszcze się ułoży tę dramaturgię jakoś tak na całość, na te trzy zwrotki. I my tak żeśmy sobie zaplanowali, że one wyraźnie nam ta dramaturgia rysuje się tak. Każda zwrotka jest przedstawiona trochę i w inny sposób. I to się przekłada właśnie i na agogikę, i na dynamikę, na ten czas. Jest jeszcze jedna mielizna dla wokalistów, na którą trzeba uważać. Ten tekst jest pełen, tak typowych dla języka polskiego, szeleszczących spółgłosek. I mamy: znaszli ten gmach, gdzie wielkich sto podwoi, gdzie kolumn, rząd i tłum posągów stoi, a wszystkie mnie witają twarzą białą. Chcąc zachować czystość artykulacyjną, chcąc zachować dobrą dykcję, musimy się liczyć z tym, że ta szeroko zakresowa fraza nam się potnie. I trzeba tutaj naprawdę bardzo zwrócić uwagę na to, żeby zachować legato, ale nie kosztem artykulacji, bo głównym nośnikiem emocji w pieśni jest jej tekst. Jeżeli tekst jest zniekształcony z powodu techniki wokalnej, czy z powodu chęci zaśpiewania gęstego legato, no to zaczyna nam się to wszystko wypaczać i tracić naturalność narracji. Także trochę łączenie ognia z wodą. Ładna artykulacja, gęste legato, ale i również czysta artykulacyjnie dykcja. Tam byłby raj, tam byłby raj, gdybyś ty ze mną była. Ja zawsze staram się popatrzeć na pieśń jako na zamkniętą całość, jako na taką spójną wypowiedź podmiotu lirycznego i urozmaicić to nasyceniem emocjonalnym, żeby to nie było tylko takie, przepraszam znowu za określenie, klepanie zwrotka za zwrotką. Trzeba pomyśleć o dramaturgii całej pieśni, o tym, żeby ona gdzieś miała swoją kulminację, do czegoś dążyła. Nie będę podpowiadał, bo to największa siła, jeżeli każdy odtwórca znajdzie swoją interpretację tego dzieła. Dla mnie największą siłą jest właśnie ta nadzieja, tam byłby raj, gdybyś ty ze mną była. I to jest dla mnie najważniejsza część tego utworu.